Przed nami ferie zimowe w Warszawie od 1 lutego, więc już planujemy te feriowe wyjazdy. A z nami jest prawdziwa podróżniczka Agnieszka Kałuża, autorka bloga Aga Pomaga. Ty zawsze w temacie tanich lotów i biletów i wyjazdów last minute wiesz wszystko, więc zwracamy się do ciebie o poradę. Ja uwielbiam podróżować i nie ukrywam, że... Nie lubię wydawać dużo pieniędzy. Dokładnie, a lubię tak ekskluzywnie. I bardzo często, bo nie zawsze, ale w większości przypadków udaje mi się znaleźć taki albo tani przelot, albo fajny hotel. A teraz właśnie jest taki okres tych ferii i możemy znaleźć albo jakiś fajny kierunek zimny, czyli coś na narty, albo ciepły, na przykład jak Wyspy Kanaryjskie, gdzie tam przez cały rok jest jakieś 27 stopni. I do tego celu możemy wyszukać sobie taniego przelotu na tanich liniach, albo skorzystać też z home bookingu, gdzie możemy znaleźć bardzo fajny hotel za korzystną cenę. Możemy się spakować tylko w bagaż podręczny, jeżeli wylatujemy na przykład na kilka dni, tak spontanicznie. Czy do Rzymu na przykład, czy w jakieś inne fajne miejsce i zabrać tylko takie najbardziej niezbędne rzeczy. I musimy pamiętać, jeżeli chodzi o bagaż podręczny, że tutaj możemy tylko te 100 ml płynów zabrać, bo one muszą być specjalnie zabezpieczone. No i pamiętajcie zawsze o czystej bieliźnie, no i panowie o skarpetkach. Resztę kupicie na miejscu. Wiem, że też niektórzy polują na różne okazje na Grouponie. Nie trzeba się bać. Jeśli macie jeszcze jakiekolwiek wątpliwości dotyczące tanich ferii zimowych, piszcie do mnie. Dokładnie, na blogu Aga Pomaga Agnieszka Kałuża służy radą i poradą. Szukajcie na Facebooku.